Hej moi drodzy, witam was serdecznie, z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku Stray. Tak, dzisiaj znów będziemy sobie szukać naszego doktorka, który gdzieś tu jest w okolicy. No, aczkolwiek już się chyba wyspał, przynajmniej tak mi się wydaje. No i co? Podążamy dalej. W ogóle, moi drodzy, twórcy moim zdaniem bardzo głupio zrobili, bo takie właśnie miejsce jak tutaj świetnie nadawałoby się na save, a tak niestety musiałem nadal delikatnie jeszcze przejść tutaj. Bo save'a mieliśmy gdzieś tam na dole. Wydaje mi się, że po tej zmianie jakości jest delikatnie lepiej, tak samo jeżeli chodzi o dźwięk. Dobra. Tędy nie przyjdziemy, ale tędy już przejdziemy. Tylko czy tu będą zurki nadal? Rozejrzyjmy się. Chyba nie ma. Chyba nie ma zurków. Był save. Co my tu znajdziemy? Oprócz jajek zurków. O, tu mamy chyba jakąś zagadkę. Tu jest zagadeczka. Jest jakieś memento może w okolicy? Czy nic nie ma? W ogóle przy memento zauważyłem, że są takie niebieskie sprajcy. Znaczy partikle, przepraszam, nie sprajcy. Więc to o tyle dobrze, że możemy ogarnąć mniej więcej. No ale nie, tu nic nie widzę, żeby było. A, tu jest przejście. Gdzie to prowadzi? Gdzie to prowadzi? O nie, o nie, o nie, o nie. Jest tylko nie złapały zurki. Cisza, spokój, nic nie ma. Tu się nie dostaniemy. Ale tu już się dostaniemy. Tu idzie ten kabel. Kabel idzie gdzieś tu? Tu coś jest. Czemu tu są zurki w klatce? Dziwne. Jakiś warsztat. I tu jest prąd. Tu jest prąd. Dobra, chodźmy go odpalimy. Tylko tak, tu jest jeszcze na dole coś. O. Wow. Czekaj, ty nie jesteś zurkiem. Coś ty za jeden. To przecież moja odznaka. Skąd ją masz? Czyżby mój syn cię przysłał? Och, Simus, mój sprytny chłopaku. Od wieków siedzę tu sam jak palec. Chciałem przedostawać mój defluxor, ale sprawy nie poszły zgodnie z planem. Chciałbym wrócić do domu. Bardzo tęsknię za synem. Może rozejrzyj się po domu, jeśli chcesz, ale ja nie mam pojęcia, jak się stąd wydostać. Czyli jednak tatuś wyszedł po papierosy i wróci. Może wróci. O. Widziałem kiedyś ludzi w podobnych strojach. Byli niewielkiego wzrostu, biegali we wszystkie strony i robili mnóstwo zgiełku. A, tak. Przypominam sobie, to były dzieci. Ich obecność sprawiła, że ulice zdawały się znacznie żywsze. Nawet biorąc pod uwagę kłopoty, które przez nie powstawały, dorośli wprost je uwielbiali. Doc mówi, że tęskni za Simusem. Czy to jedno i to samo? No, zapewne. Może nie to samo, ale bardzo podobne. Ale Dico nawet nie gra. Nie ma prądu chyba. Trzeba podrapać przy okazji. No to jest chyba ten defluxor. Ej, ostrożnie. Defluxor to nie jest zabawka. W pełni naładowany może zmienić zurki w konfetti. Ta dziecina wymaga doprecy zasilania rzędu 1,21 GW, a w całej okolicy jedna rzecz z taką mocą to generator za domem. Problem w tym, że nie działa.
Chyba poszedł w nim bezpiecznik, a z tymi wszystkimi zurkami jest zbyt niebezpiecznie, abym wyszedł na zewnątrz i naprawił usterkę. Ja jestem zbyt powolny, ale tobie może się udać. Jeśli zdołasz dotrzeć do generatora i wymienić w nim bezpiecznik, będę w stanie naładować ponownie defluxor. Chodź ze mną, pokażę ci, co trzeba zrobić. Czyli pewnie i tak byśmy tam tego nie włączyli. No. No nie mów, że się zbugowałeś. Nie mów, że się zbugowałeś, proszę. Chyba nam się typo zbugował. O nie. Dobra, chodźmy na zewnątrz, zobaczymy. Tylko my chyba teraz nie wyjdziemy. Proszę, weź ten bezpiecznik. Nówka sztuka. Zdobyto nowy przedmiot. Aktywacja generatora narobi hałasu, więc spodziewaj się zurków. Gdy naprawisz już generator, będę mógł naładować i uruchomić defluxor. Podążaj za kablem do celu, wymień bezpiecznik i wróć do mnie. Powodzenia. Dopiero tutaj... A bo on tu powinien iść teoretycznie, tylko on się chyba zbugował naprawdę. On ani myśli iść stamtąd. Ta, on się zbugował. Niby okno podnosi. Typie. Zbugowałeś się. On podnosi nam okienko. Niewidzialne okno. Ciekawe, czy to nie spowoduje dalszych konsekwencji. Kurde. Czemu ja muszę mieć takiego farta? Czemu ja muszę mieć takie szczęście? Dobra, tu są zurki. Znaczy, tu będą zurki. Oho. Zaczyna się. O nie. Nie, nie, nie będzie pierwszej śmierci, 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 nie będzie pierwszej śmierci. O, kitku żyje. Uff. Gory ci? Zdumiewające, udało ci się uruchomić generator. Widzisz, jak potężny jest mój defluxor? Dzięki niemu zaraz się stąd wydostaniemy. Poczekaj chwilę, chyba dam radę zamontować defluxor na twoim dronie. Wow, wow, wow. Ale upgrade. Tylko iskry lecą. B12 ma nowy tryb. Jak w Dying Light'cie. Udało się. Defluxor jest teraz zamontowany na twoim fikuśnym dronie. Nie jest przeznaczony do korzystania z tak małego źródła zasilania. Jeśli będziesz zbyt często go używać, może zacząć szwankować. Pamiętaj, że jest niebezpieczny. A teraz wracajmy do wioski. Synu mój, nadchodzę. Jakiś nowy tryb? No nie. Uuu, tak to się robi. Bum. Elegancko. No dobra, Doka, ale co mamy zrobić? Czy ty się znów zbugowałeś? No nie. Czy ty się, Dok, zbugowałeś? No nie mówcie, proszę. Jaki jesteś upośledzony. Wypuść nas. Gałganie, wypuść nas.
Nie, no nie wiem, naprawdę. Nie wiem, co mam zrobić. Ja muszę zresetować grę. Dobra, moi drodzy, chyba zadziałało. Przynajmniej mam taką nadzieję, bo ewidentnie gra ma jakieś problemy ze sobą. Przynajmniej w tym etapie. Jak widzicie, nasz tutaj dog niezbyt chce z nami współpracować. Nawet zobaczyłem solucję z tego, czy ja coś robię źle, czy coś. W sensie tylko z tego fragmentu, żeby sobie gry nie spierdzielić. Chodź, dog, chodź. Pozbądź się wszystkich zurków, abyśmy mogli przejść dalej. Poko luz. Big. Wow, działa jak marzenie. Tym niemniej, tak jak podejrzewałem, może się przegrzać. Jeśli tak się stanie, daj jej nieco ochłonąć. Mam nadzieję, że dotrwasz, dojdziemy do wioski. Dobra, dog, dawaj, idziemy. Nie? Kitku? No właśnie. No to możemy teraz walczyć z zurkami. Zurki nie lubią światła. Odpalaj, dog. Odpalaj. A mówię, normalnie jak w Dying Light z tymi zurkami. Przełącznik nie działa. Wygląda na to, że odcięto zasilanie. Co my zrobimy, biedaki? Ja wiem, co zrobimy. Znaczy, w sumie jeszcze nie wiem, ale podejrzewam. No, w ten sposób. Złaś, kitku. No nie mówcie, że przejdziemy w tą stronę. Dok, nie klikaj, bo zepsujesz. O, tu jest. Zaraz naprawimy, panie doku. Ja jestem kitku. Ja naprawiam. Chodzimy. Wow. Ale tu ciemno. Mówię, normalnie jak w Dying Light'cie. Normalnie jak w metrze. Tylko teraz to może być nieciekawe już. Zurki? O nie! Wow. Dok, nie bój się, spokojnie. Wow. Czemu doka nie bijecie? Jeszcze jeden crash został. Jeszcze jeden. Wybuchaj. Uff, niewiele brakowało. Wracajmy do domu. No, dok, idziemy. Chodź. Nie bój się. Ale wiesz co, mogłeś to przechłodzenie zamontować na tej lampie UV. Jednak trochę mało wytrzymuje ta lampka. A na jajka działa? A powinno. A powinno. Hop hop, jest tu kto? No to jest już nasze przejście główne. Ej. To daleko żeś nie był. Otwieraj. To się nie zbaguj. No właśnie, kitku też tak mówi. No, dobijaj. A nie, to jeszcze nie jest tu, gdzie chcieliśmy. Spotkanie ojca z synem.
Jeszcze jesteśmy pogłaskani. Dziękuję ci za ocalenie Doka, przyjacielu. To dobrze, że Seamus nie jest już dłużej sam. Teraz wiemy, że możemy pokonać Zurki. Momo czeka na ciebie przy wejściu do kanałów. Da się coś pogadać? Nie da się. I co, kanały? Doki i Seamus wydają się bardzo szczęśliwi. Chyba zrobiliśmy dobry uczynek. Ewidentnie. Możemy się połasić do kogoś? Nie możemy się połasić? Hej Teddy, co słychać Rosie? O, Billy. Czy mój syn Seamus jest ci znany? To dzięki niemu wróciłem z tego przeklętego miejsca. Jasne, tak się cieszę, że wrócił. O, widziałeś już tego dziwacznego pomarańczowego stwora? Musiałeś go widzieć. A więc udało ci się przeżyć spotkanie z Zurkami. Masz te 10 puszek, które mi wisisz? To naprawdę imponujące, Doc. Nikomu nie udało się przetrwać tak długo w martwym mieście. Ty kim jesteś? Tylko spójrz na wspaniałości wypadające wprost do naszego śmietnika. To już gadaliśmy. Mamo spotka się z tobą w pobliżu kanałów, aby pomóc ci w pozostałej części twojej wyprawy. To tu jest gdzieś, tak? No jest gdzieś tu. Benzo, Momo czeka na ciebie na swojej łodzi. Możesz do niego dołączyć, ale czy już zrobiłeś tutaj wszystko, co zamierzałeś? Pytam, bo zamknę za tobą drzwi. Nie chcę, aby właziły tu jakieś córki. Znajdźki, jeżeli chodzi o te nasze nutki, to i tak zrobimy dopiero w drugim podejściu, bo niestety nie ma tutaj jeszcze jednej tej sody, żeby wykupić to wszystko, więc nie opłaca się po prostu latać. Na razie zbieraliśmy memento. Memento mamy na razie chyba wszystkie. Idziemy. Ups. Panie Momo, gdzie pan jesteś? Tu jesteś. Panie Momo. Czekaj, ja tu muszę popatrzeć, pozbierać co po niektóre rzeczy. Exploring pełną gębą. Tam przejść nie możemy. No to chyba nic więcej nie ma. Chciałby na pewno. Skocz na łódkę, gdy będziesz gotów. Zabierajmy się stąd. A tu w środku nic nie ma? Naprawdę nic nie ukryli? Momo, co ty masz tu w ogóle za haciendę? Udało ci się. Wpierw Doc, a teraz The Fluxor. To ułatwi nam zadanie. Z Baltazar nadchodzimy. Lecimy. Lecimy. Naprawdę, ogólnie, jeżeli przynajmniej chodzi o do tej pory przynajmniej w naszym gameplayu, naprawdę bardzo fajnie się w to gra. Kanały. Tylko martwią mnie te bugi. Martwią mnie te bugi. A tamte co, nie boją się? A to dziady. Nie boją się. Momo. Ale tu strasznie. No faktycznie. Głucho wszędzie. Normalnie jak w Dying Light'cie. Ale w jedynce. W jedynce byliśmy w kanałach. W dwójce chyba nie byliśmy. Czemu sobie nie przypominam. Aha, rozumiem, że już tutaj będziemy musieli jakoś przejść. Nie widzę żadnego sposobu na otwarcie tej bramy. Możesz spojrzeć po drugiej stronie? Mogę. Ups. Ale tu już jest tak w miarę czysto nawet. Nie widać ani tych jaj, zurków, ani nic. Hmm?
się wyjść nie da. Ale to jest, powiem wam osobiście, że pierwszy kot, który się słucha. Pierwszy kot, który się słucha. Te jaja wyglądają dziwnie. Czyli to był dobry pomysł rozwalić te jaja. Obczyściliśmy tu trochę. Tu jeszcze jest jeden. Wąn gnoju. Dobra. Tu jest wajcha. Pierwsza za nami. Żadnego momentu nie było. Nic, że zero, nic, nul. No to nul. Nigdy nie byłem tak daleko z slumsów, a dzięki twojemu towarzystwu nawet się nie boję. No kurde, powiem ci, że mieć takiego kitku za obrońcę to faktycznie. Nie no, tutaj to już jest creepy. To już jest creepy. Nie wiem, on coś sobie gada pod nosem chyba. To też są wzórki. Ale tamtych nie da się wysadzić. Ale to wiecie co, tak sobie teraz pomyślałem, że to bardzo wiele tłumaczy. Jeżeli zurki nie lubią światła słonecznego, nie lubią takich nagłych przypływów światła i tak dalej, dlatego nie ma ich na powierzchni. Czyli teoretycznie ludzie na powierzchni są bardziej bezpieczni niż tu. Kurde, ale to ma sens. Dlatego na zewnątrz ich nie widzieliśmy. I co? Cała ta wiekowa maszyneria to teraz złom. Myślę, że możemy liczyć tylko na ręczne otwarcie. Tylko jak? Tylko jak? Chcę po drugiej stronie przejść? Nie, dasz sobie radę. Zaraz coś się będzie działo złego. Ja już wiem, co ja mam zrobić. Nie dajesz rady. Nie mogę iść z tobą, ale... będę szukał drogi. Z Baltazar i Clementine. Gdy ich odnajdziesz, powiedz im, że byłem odważny. No gdzie? Momo, wracaj. Nie idziemy bez ciebie. Czekajcie, może to jakiś moment jeszcze jest. Może coś omijam. Może coś omijam, a wolę nic nie omijać. Po drugiej stronie nas jeszcze nie było. Czy można iść po drugiej stronie? Nie można. Kurde. No, wytrzymaj jeszcze chwilę. Jeszcze sekundka, się rozglądam. Dobra, idziemy. Dzięki, ziom, dzięki. Z pewnością przeżyjemy. No kurde. Dużo oporowo. Tu gdzieś będą zurki. Jestem niemalże pewny. Więcej kokonów i jajek. Świetnie. Po prostu super. To się nie może skończyć dobrze.
Serio się zagotowałeś, biedaku. Wybuchaj. Mówię, one mi wyglądają na kleszcze. Jak puchnął dziwnie. On się biedny zbugował. Czym bliżej, tym większa reakcja na światło. To w ogóle w ścianie teraz siedzą, świetnie. Żeby nie wyszły. Tylko pytanie, czy my tam mamy iść teraz? Odwalta się. Pytanie, czy my mamy tutaj iść? Tutaj czy tam? Tutaj czy tam? A, to było memento. System kanalizacji. Tak teraz pamiętam. Czysta woda była trudno dostępna. Miasto obsługiwane było przez ogromne maszyny, które wykopywały się głęboko w ziemię. Tak jak i wszystko inne, racjonowano ją ludziom w czasach suszy. Naukowiec pokazał mi plan zbiorników wody. Są tak ogromne, że każdy z nich mógłby pomieścić cały budynek. Kolejne momenty. Na razie mam wszystkie. No, tam coś było? Nie. To mi się wydawało. Tam wskoczymy, czy nie wskoczymy? Chyba nie wskoczymy. Nasze kitku nie jest aż tak zwinne. Ale martwią mnie te zurki w ścianie. Jest ich sporo tam. Dobra, niżej teraz chyba, tak? Nic nie ma. Nie ma. To żeby teraz nie spaść. Żeby tylko nie spaść. Op. Zwinne kitku. Zwinne kitku. Tam nie wejdziemy na dół niestety chyba. Tylko co z Momo? Co się stanie z Momo? Przecież on tam zginie. O, jeszcze jakiegoś tak spajka dostaliśmy. Da się powoli. Wcale nie musimy... Wcale nie musimy tych jaj rozwalać chyba. Mi się przynajmniej wydaje, że nie musimy. Chyba, że jednak musimy. Zglądam, patrzę, ale serio nie wiem. Dobra. Siadło. Nie no, musimy chyba je rozwalić. Wcale nie jest takie ciężkie z nimi. O nie, o nie! Zurki, poszło won. O ty gnojku. O ty gnojku. Co? A, kamikadze zrobimy.
Nie! Zostaw to kitku, zostaw to kitku, zostaw to kitku. Ganiamy się. Dobra, chyba wyczyściliśmy rurki, co? Gdzie kleszczu? Dobra, czysto? Czysto. Co teraz musimy zrobić? Bo tutaj wleźliśmy i nawet nie wiemy. Tu wejść nie mogę. Tu też wejść nie mogę. Ej, no nie wiem. Tu też wejść nie mogę. Pewnie gdzieś tu jest jakiś szyb wentylacyjny. Pytanie gdzie? Nie widzę tu możliwości. Dobra, moi drodzy, ale tu jest wajcha. Ale resztę zrobimy w następnym odcinku. Pamiętajcie o subskrypcjach! Dobrze, że rozwaliłem je. Dobrze zrobiliśmy. Moi drodzy, pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał do was Shiro. Widzimy się w następnym odcinku ze Stray. Stray. Dobra, trzymajcie się. Hej, hej.